Siemano wszystkim, tutaj Polski Gamer 17 i witajcie w moim kolejnym Let's Playu. Zagrajmy w Rayman Arena na GameCube'a oraz Xboxa normalnego. Więc, panie i panowie, czym jest Rayman Arena? Rayman Arena jest tym specjalnym amerykańskim portem Raymana M, ekskluzywnie na GameCube'a i Xboxa, też ekskluzywnie w Ameryce. Ten port nigdzie indziej nie istniał. I nie ma standardowego Raymana M na GameCube'a oraz Xboxa. Wszystko było ekskluzywnie w Ameryce. Ale cóż, Rayman Arena to jest gra Raymana, która jest bardzo znana w polskich interwebach, ponieważ, jak mówiłem, ciężko jest tą gierkę zemulować nawet na komputerze. Trzeba mieć troszeczkę szybki komputer, żeby tą gierkę dobrze zemulować. Ale to jest praktycznie Rayman M. Te same kursy, te same walki, tylko że jest parę nowych postaci i interfejs jest troszeczkę inny. Wraz z kamerą i otoczeniem. Troszeczkę. Ale cóż. Czemu robię Raymana Areny, a nie Raymana M? Po pierwsze, na kompie Rayman M nie chcę już wejść, ponieważ to jest gra DirectX 8, a Windows 10 nienawidzi DirectX 8 już. Więc chciałem robić wersję PlayStation 2, ale co tak pomyślałem, nikt jeszcze nie zrobił Let's Playa z wersji Areny, więc wam pokażę Arenę. Tylko że w tym Let's Playu co będzie zrobione, to jest to, że nie będę pokazywał bitwy, tylko wyścigi. Ale później powrócę do tej gry i będziemy robili wszystkie bitwy. Ale cóż, dużo ludzi mówi, że Rayman Arena jest tą najlepszą wersją Raymana M, która jest lepsza od Raymana M. No, to są naj... To jest bardzo niedobre zdanie. Angielski oczywiście będziemy... Po angielsku będziemy grali, ponieważ ja nie umiem innych języków, nie znam. I będziemy ładowali grę. Nie będziemy zaczynali nowej gry, ponieważ pierwsza głupota Raymana Areny jest taka, że jak chcesz odblokować sobie więcej ścigaczy, którzy się mają ścigać przeciwko tobie, trzeba przejść początkujący tryb i potem trzeba zagrać w pro. Więc oryginalnie mamy tylko tą ligę, ligę początkującą. I na pewno pamiętacie z Raymana M, że były ligi początkujące, pro, Extra, Extreme, nie pamiętam dokładnie polskiej wersji, oraz Enki. Wiem, że było parę klas. I te klasy miały 3 wyścigi i 3 bitwy. Tutaj, jak widzicie, oni to rozdzielili na wyścigi i bitwy, więc tutaj mamy, kurde, bitwy, dwa typy bitw. Exhibition to jest po prostu free fight, po prostu sobie wybierasz mapkę i sobie na niej grasz, a tutaj to są puchary do zdobycia i takie tam. Wyścig, mamy oczywiście Obstacle Race, Time Attack i też Exhibition, se możemy po prostu wybrać se byle jaki wyścig i jeszcze nie chcemy widzieć character selectu. My będziemy po prostu robili tor przeszkód, jak to gra mówi, albo ściganie się z przeszkodami. To po prostu standardowe wyścigi Raymana M. Więc ta! I mamy parę lig. Dużo lig zostało wyciętych z Raymana Areny na GameCube i Xboxa, ponieważ oni troszeczkę spaprali to ligi. Naprawdę te ligi to są poziomy trudności. Beginner to po prostu wszystkie trasy z jednym wrogiem komputerowym. Tutaj wszystkie trasy z 3 wrogami komputerowymi, albo z 2 nawet. Nie pamiętam, nawet że grałem w tą grę wczoraj. Ale cóż. I teraz będziemy sobie w pro. I mamy tutaj postacie. Nie mam odblokowanego tego drugiego pirata, żony brzytwobrodego oraz tej wróżki, ponieważ jeszcze nie przeszedłem wszystkiego w tej grze. A ja mam tutaj standardowe postacie: Rayman, Globox, Teensys, którzy zostali wycięci z Raymana Rush. O Raymanie Rush pogadamy niedługo. Oczywiście jest tutaj Robopirat, brzytwobrody. I nie mam ani innego skina do niego. I ekskluzywna postać do Raymana Areny na GameCube i Xboxie. Dark Globox. Dark Globox miał być w Raymanie M standardowym. To było udowodnione w tym, że w demie jeszcze jeden ekstra symbol, ekstra miejsce na postać. Plus Globox używa muzykę Globet z Raymana Rush, jak ten.
gramy. Ale cóż, my nie będziemy grali Dark Globoxem, ponieważ jego muzyka jest troszeczkę irytująca. Gramy moim mainem, brzytwobrodym. I voila, tutaj mamy to, co było, kurde, i wytłumaczę to lepiej. Mamy tutaj, jak to można powiedzieć, puchary. I to jest puchar 5, ponieważ to jest technicznie inna liga już. Ale cóż. Pierwsze, te trzy wyścigi były w klasie początkującej, potem było Advanced, potem było Pro. Coś, tutaj coś tam jeszcze było. Te cztery puchary, to tak naprawdę one były w czterech oddzielnych klasach, ligach. Ale tutaj trzeba je wszystkie zrobić. Natychmiastowo. Więc my te wyścigi będziemy robili w tym let's playu i to wszystko będzie. Nie ma żadnej ekskluzywnej trasy. Są ekskluzywne trasy, okej, okay, ale nie w ligach. Ale cóż, panie i panowie, zaczynamy od pierwszego poziomu, First Ruins. I te pokazówki są ekskluzywne do Raymana Areny na GameCube'a i Xboxa. I to jest typ pokazówki, który się pojawia, kiedy robimy Obstacle Racing. Są jeszcze parę inne... Są jeszcze inne pokazówki, gdzie praktycznie Murphy ginie na końcu, ale trzeba grać w inne tryby. I oczywiście jest drużyna Globoxów, czyli po prostu reskiny Globoxa i Dark Globox, Piraci, Rayman, Tinsiny i takie tam. I każdy film się kończy tak, że Murphy jest zabity na końcu. Ale cóż, czas na race. Więc czas na obgadanie kontrolek, panie i panowie. I kurde, ścigamy się z Dark Globoxem oraz Recolorem Globoxa. Więc Y-kiem się boostuje, jak klikasz na boost pada. I kurde, to było masakryczne intro wyścigu. A się skacze, B się strzela kulką i to wszystko. To jest Rayman Arena. Na pewno widzicie, że kamerka troszeczkę jest bardziej, jak można powiedzieć, inna niż w oryginalnym Raymanie M. To jest ponieważ oni troszeczkę tak bardziej zrobili tą kamerę dynamiczną. I to jest najlepiej, jak to mogę opisać. Ale cóż, możemy teraz pogadać o tym, jak Rayman Arena w ogóle powstał. To jest ponieważ jest Rayman Arena na PlayStation 2, ale Rayman Arena na PlayStation 2 i PC to jest Rayman M, który dostaliśmy w Europie. I na pewno się będziecie pytali, czemu się gra nazywa Arena? Więc to jest ponieważ Rayman M było bardzo kontrowersyjną nazwą, ponieważ M to jest też litera, która jest używana do dziś jako symbol, który pokazuje rodzicom, że to jest gra dla dorosłych. Oczywiście M stało na multiplayer, ale oczywiście Ameryka to jest banda idiotów. Więc zmienili tytuł gry na Rayman Arena. Ale Rayman Arena, Rayman M nie miał portów na GameCube'a i Xboxa. Więc co Ubisoft zrobiło, to wydało tego Raymana Arenę w Ameryce na GameCube'a i Xboxa. Ale wracając do wersji na Playa 2, Rayman Arena na Playa 2 ma też elementy z Raymana Rush, które są ekskluzywne w amerykańskiej wersji Raymana M, czyli Rayman Arena. I wiem, że to co troszeczkę zacznie się robić bardzo mieszające, ponieważ są praktycznie dwa Raymany, różne Raymany Areny w Ameryce. Ale będę mówił, Rayman Arena oryginalny to będzie oczywiście Rayman M, albo po prostu amerykański Rayman M, czyli Rayman Arena na Playa 2, tak to będę chyba nazywał. Inaczej się wszyscy pogubimy bardzo szybko. Więc co Rayman Arena, amerykański Rayman Arena na Playa 2 ma, to jest to, że pamiętacie tą kulkę z Raymana Rush, która ci pozwala zamrażać wrogów? Ona jest dostępna właśnie. Oraz, tak jest, jest to oraz. Oraz kamerka jest przybliżona tak, żeby zemulować kamerkę tego portu. Tej wersji, wersji GameCube'a. I oczywiście wersje na Xboxa i GameCube'a wyszły tylko w Ameryce i miały totalnie inne rzeczy i miały ekskluzywne mapki, szczególnie mapka Pac-Mana, jak chodzi o bitwy. I tak, ona wyszła tylko w Ameryce. I do dziś nie wiem, czemu to wyszło tylko w Ameryce, ponieważ Raymany się szajsko w Ameryce sprzedają. Ale cóż, się przeżyje. Dzięki
piraceniu mamy dostępność do zagrania w Rayman RM na GameCube'a. Wersję na Xboxa słyszałem, że jest bardzo ciężko do znalezienia w Ameryce, co mnie troszeczkę szokuje. Ale cóż, ja osobiście preferuję dalej Raymana M, ponieważ ja lubię prezentację bardziej Raymana M. Plus gra ci nie każe robić wyścigów dwa razy, żeby odblokować, kurde, więcej ścigaczy na mapie. Ponieważ troszeczkę to było głupie. Ponieważ szczerze, jeszcze jest jedna klasa, która jest odblokowana, kiedy będziesz puchary w ligach beginner i pro. I to będzie, i mówię to w każdym trybie też, odblokuje się nowa klasa pod nazwą Master Class, gdzie będziemy się po każdej trasie ścigali z Dark Raymanem. I jak pokonamy Dark Raymana, to będziemy mieli skina Dark Raymana. Ale nie odblokowałem jeszcze Master Klasy, ponieważ ta gra jest troszeczkę zbyt nudnawa, żeby 100% ją. Jeszcze nie próbowałem bitwy, ponieważ pamiętam, że na bitwę trzeba było używać analog jeszcze drugi, analog C jest najgorszym analogiem, jak chodzi o celowanie. W trynie, pamiętam, jak grałem tego, Szklaną Pułapkę Vendetta na GameCube'a i gra była katastroficzna na GameCube'ie. Analog C jest szajski, jak chodzi o celowanie. Albo Gwiezdne Wojny, Jedi Outcast, to też nie było możliwe celować, ponieważ to jest bardzo dziwny analog. Ale cóż, czas na chyba historię, jak się zapoznałem z tą gierką, ponieważ zawsze jest, kurde, ten segment Let's Play'a, gdzie ja gadam, jak się z tą gierką zapoznałem. Jak pamiętam, o czym. Ale cóż. Dawno temu moi sąsiedzi mieli Raymana 2.